Witam Szpejtechy, jak i wszystkich uczestników konkursu na 2000 subów. Nazywam się Roland i chciałbym Wam pokazać mój ulubiony element mojego edycowego szpeju, a mianowicie folder Shred SCH-304. Wszyscy edycowicze na pewno oglądali recenzję Marka z EDC Polska o tym nożu, dlatego nie będę tam za dużo mówił o technicznych sprawach, tylko chciałbym dodać kilka słów od siebie. Folder od roku w moim posiadaniu, pomimo wagi i wielkości, pewnie leży w dłoni. Mechanizm oparty na podkładkach teflonowych. Działa bardzo sprawnie. Nie ma problemu z otwarciem go poprzez kołek. O, no jednak czasami się nie udaje. Ostrość trzyma bardzo dobrze. Zmieniłem kąt krawędzi tnącej na 20 stopni. Także częściej go trzeba ostrzyć, aczkolwiek wtedy jest bardzo ostry na tym kącie. Zresztą dawno go nie ostrzyłem i widać małe szczerbki. U mnie nóż to jest narzędzie pracy i łacham noże i niszczę noże, dosłownie niszczę. Ostatni manly pękł. Niestety poszedł do kosza, a ten pomimo ciężkiej pracy jeszcze się trzyma. Jedyne co w tym nożu może trochę denerwować to klips. Nie przeszkadza on w pracy, jest deep carry. Tyle, że zamieniłbym jego mocowanie z tip up na, z tip down na tip up, co ułatwiałoby go noszenie w kieszeni i wyciąganie za laniarda. Folder służy mi do ciężkiej pracy. Bardzo mogę go polecić ludziom, którzy boją się zniszczyć mniejsze i delikatniejsze foldery typu Sanremo 710 czy Ruikę P801. To tyle ode mnie. Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia w konkursie. Cześć! In the ACL, that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys tryna get rich. You could get hit even if you know 'em, boy. We the kings of the south. Pies in the oven, grills in the mouths. Count stacks is a usual norm. College Park Bank here, where the hustle was born.